I ci powiem, że tego złota też mało już nie mam. 74 i kopię. Można nawet na złoty set starczy. Tylko ciekawe, czy złoty set jest lepszy od żelaznego. Czy może to samo jak w Minecrafcie? Nawet nawala. No już, jak teraz wiem, że one złoto dropią, to będę je ganiał. Bo się opłaca. A ty jak tam? No jakoś kopię żelazo nadal. Ale jest i w jaskini w sensie. Akurat się wkopałem w jakąś taką dziurę tutaj. W sensie po prostu jakby poszedłem do losowej ściany i... I się wkopałeś. Pamiętam na przykład, że jak grałem wtedy na początku na serii, buty Zephyra. Miejsce umiejętności akcesoria, ubierz i przytrzymaj spację, by biegać. A to ty już sobie pobiegasz. Ja już sobie pobiegam. Patrz na mnie. Watch me. No właśnie, wracając do tematu. Jak ja poprzednio grałem, to na przykład respiły się takie pająki i tak dalej. Ja widzę, że tutaj teraz tego nie ma. Nie wiem, czy oni to już pozmieniali coś, czy po prostu nie mamy farta, że na nich nie trafiamy? Nie wiem. Wow, jak to zapierdziela. Uhuhu. A nie, to ja chyba zostawiłem mieć w bazie w piecu. No nie, bo ja... Czy tak, bo ja jeszcze nie wychodziłem. Od tamtego momentu. Ja sobie żelazo teraz przepalam. Muszę zobaczyć, co z tymi fragmentami mapy się robi, bo bardzo mi to ciekawi. Nie, ja mogę uderzać i ich bić. Oczywiście. Świetne nauczników. Wracaj tu, gnoju. No ja sobie robisz. Dawaj to złoto. O, dobra. Dał złoto. Czy ja tutaj byłem?
No, nie było mnie. O, kolejne buty Zephyra, panie aktor. Mam dla ciebie. No i widzę. Ja muszę jeszcze lecieć do kopalni po kolejne żelazo. Tylko nie wiem, co zostawić tutaj. Dobra, gabloty mogę zostawić. Stolik i tym podobne też. Co jeszcze? Mogę tu na razie wziąć. No i widzę kolejne. Kolejna kapustka. Kurde, ja nie mam co zostawić. It happens. To wywalę. Weź kapustę. Korzystasz teraz z pieca, czy nie? Jest to wsadzone, chyba. A bo ty jesteś na dole, tak? W kopalni jestem, to poszedłem tam trochę. Okej. Okay. Znaczy, jak chcesz, tam przepal, tylko włóż mi tam te kawałki żelaza do skrzynki. Nie, spoko, spoko. Bardziej chciałem ci zostawić te buty Hermesa. A to gdzieś do skrzynki wezmę, nie? Mhm. Zdychaj. O, kolejne 18 złota. Świetnie. O, się wjebałem w dziurę. Niebezpiecznie. Nie lubię jakoś tych pełzaczy. No, ciebie to nie odpuszczę, przyjacielu. Wracaj. No bez jaj. Z lawy mi uciekasz. Dobra, złota mam 140. To chyba nie jest mało. Więcej przyjaciół w kamieniach już nie ma. Wykopiemy sobie to do końca i akurat... Tu być nie mogło. To masz przerąbany z nimi tam. Ale tak minimalny. Jak ale działa żelazna bomba? Nie wiem, nie chciałem testować tak jak te dźwigni w kopalni. Powiem ci tylko, że śmiesznie. Jest mocna. Powiedziałbym nawet, że bardzo mocna. Nie wiem, ja tam sobie chodzę i... Bo farmię się tylko tym tą kukurydzą. O, no faktycznie trochę tych drzew podrosło nam. Dałoby się pościnać na jakąś arenkę. No ja tak zrobię. W ogóle wiesz co, zrobię oddzielne nasze domki, żeby one... żeby surowce nam się nie myliły i tak dalej. Masz żelazo w bazie? Mam chyba co?
Bo będę potrzebował jakoś może 5 do... Jakoś się dogadamy może. Do miecza. Będzie sztabek? No, sztabek. Dwie ci wyrzuciłem. I masz kolejne 3. Dobra. A, dzień masz dobra. Buty Hermesa. Dobra. Tutaj masz na dworzu, niestety, bo tam wyleciały. Co ty masz za miecz? Co to kurde jest? Co ty masz za wielką pałę? Ile zadaje DPS na wywiórce? Czekaj. Na wywiórce ich przetestować? No. Taki wolny jesteś teraz przez to? No. Dobra, mogę na jakiejś krowie pobliskiej przetestować? No dobra, zabij tą krówkę. 94. No ma pierdolnięcie, nie powiem, że nie. Bo budowniczy z miedzi moment. Dobra, nie zabiję tej krowy. Dobra, muszę porobić te strzały. A jakbyś szukał przywoływaczy tego tajemniczego portalu, to u mnie masz z 5. Ja mam przy sobie 4. Dobra, myślę, że to będzie spoko. Myślę, że to będzie spoko. Ale to weź do łapy, halo, przyjacielu. Co ty robisz? Trochę źle zacząłem, no ale dobra. Pięć, pięć, pięć. No, no, zabrakło mi drewna. Nie, nie pójdę po drewno, sam sobie teraz. Czemu wyrzuciłeś tor? Przyda nam się jeszcze. To wyrzuciłem? Tor. A, to nie wiem, na początku, kiedyś no to. Ale pała. A, bo to Oliver stoi, ja myślałem, że to ty jesteś, lol. Dołącz do mojej osady. Ty, u niego można zastawiać przedmioty. Jebany lichwiarz. Idziemy spać? Można, tylko masz 2, czy... Jedno jest u tego dziadka. Mogę tylko chwilę, wezmę sobie strzały, porobię. Co? Dawaj, bo się skrzynią zostawiłem. Nie, nie wolno ustawić punktu odradzania na zewnątrz. Czekaj, muszę rozwalić to łóżko. I biegnę już do naszej bazy. Dobra, ja już śpię.
Czemu ty się świecisz, tak by the way? Nie wiem, czekaj. Dobra, śpimy. Nie zamknąłem drzwi. No to co, no to do 5 rano, tak żeby było już jasno. Jak w zombie idzie. No. A minął ci ten efekt już bólu. Na razie jestem głodny. Miałem kapustę. Dobra. Nie, ile tu zombiaków się kręci. Z dwa tu jest dwa. Przynajmniej tu się szybciej domek buduje. Nawet w Valheimie tak szybko nie było. Krowat, mi się pod siekierę nie pakuj. Mój miecz. No ale kurwa, ten mieczyk to masz ciekawy, nie powiem. Możesz mi trawę wykosić, bo widzę, że dobrze ci idzie. Okej. Okay. PvP chyba nie ma tutaj. Dobra, jak się podoba. No to ja widzę, że my zaraz będziemy robić chyba bossa. No. Jak się piecyk robiło? W warsztacie kamień. Dobra, trawkę tutaj wykoszę trochę. No możesz, możesz. Nie obrażę się, wierz mi. No, przez przypadek jakieś tam zwierzę zabijemy, ale to już inna sprawa. Morderca. Ja złoto odstawiłem? Powiedział to po czym poszedł zjeść McDonalda. Oj tam, oj tam. Nie czepiaj się. No chyba, że sałatka była jedzona na wtedy. Tak, tak ja sałatka, weź. Chłopie, ty sam chyba nie wierzysz, co mówisz. Z piwem się stawię? Ja to nie sali. Jakby sali, to by było jeszcze co innego tam w tym pakiecie. 2000 różnych rzeczy. Może bardziej zestawów ubezpieczających. Oj. Na przykład zdrowotny. Tak. Guma do rzucia. To szybkie to w ogóle jest, czy nie? Zależy jak naładujesz. A, bo to się ładuje. Mhm. Jak tak walne, to nie zada to za dużo, ale jak na czerwonym, to ze 100. Czyli to, co walnąłeś w krowę wtedy, to było ze 100, tak? W sensie naładowane na maksa. No. Bo nie wiem, czy u ciebie widać to moje... Tak, widać, paśnice, widać, widać. Jakie żółte i tak dalej. Ty, królik coś respi? Tak, noga królika. Zobacz, jak trawka pięknie tutaj wykoszona. Aktor, ty się kurwa z powołaniem minąłeś. Popatrz, jak pięknie tutaj. Ty się ewidentnie z powołaniem minąłeś. No. Normalnie miecz powinniśmy używać do walki, a ja używam do czyszczenia. Czyli standard. O, w zomboidzie też pójdziemy postrzelać. Ja już z tobą kurwa nie strzelam, chłopie. No, w nowym sezonie na pewno. Bo jak na nas poleci horda, to niezbyt ciekawie będzie. No właśnie.
szczególnie, że rzadko będzie okazja wziąć cały skład na wyprawę. Pomyśl sobie, że do siebie też będziemy musieli strzelać. W sensie to... No albo się będziemy walić po pyskach, no ale raczej wątpię, żeby ktoś zaryzykował walenie się po pysku. Chodzi mi, że z przeciwną drużyną, czy że... Przeciwną drużyną. No to wtedy... Różnie może bywać. Ale nie spoilerujmy. To zależy, z kim się będzie miało pokojowe relacje, a z kim... Znaczy, no, dwie drużyny będą wobec siebie wrogo nastawione, więc to akurat wiesz. A mogę tam powiedzieć a propos jednego podpunktu, jak tam było? Możesz. No to tam było, że nie jest to konieczne, co nie strzelać, nie? Tak, ale ten punkt się zmienił. A, no to... Samowolka, bez RP. I przechodzimy na odcinek. No, ogółem to ustrzeliłem tego. Znaczy, to też tak nie będzie wyglądać. Serwer będzie tylko i wyłącznie dostępny podczas nagrywania. Taki sposób. Nie, bo to byłoby bez sensu. Bo osoby, które wiesz tam, no jakby nie patrzeć, mają więcej wolnego czasu, no to robiły przewagę strażną. A jak to chodzi z innymi do nagrywania? To znaczy? Bo przecież będą dwa teamy, dwóch youtuberów, to... No. W sensie on będzie musiał na przykład na ciebie wyczekiwać i wtedy... Nie, minimum, ma być minimum... Znaczy ogólnie mają być drużyny pięcioosobowe, ale jeżeli robimy jakąś nagrywkę, to muszą być minimum trzy osoby. W drużynie. Czyli u mnie 3 i u niego 3. Dopiero wtedy nagrywamy. I on nagrywa swoje pół godziny? Czy tam godzinę? Ja nagrywam swoje. Dobra, rozumiem. A ja nadal koszę trawę. Masz sobie miejsce odrodzenia nawet ustawiłem. Popatrz jak pięknie tutaj. No chyba będę miał złoty set, panie. Chyba będę miał złoty set. I wystarczy miedziany. Nie miedziany, tylko żelazny. No, starczyłoby mi. Ty, tu przywołańców nawet można mieć. Na pierśnik mrozu, co to jest? No i są shirsy. Mroźna laska. Złota włócznia, złota glewia. Złoty wielki łuk nawet jest. Tarcza nawet jest, wow. O. Kula armatnia. To co, bierzemy od razu. No jaks. Panie, nie pukaj mnie tu. Komornik. Prokurator. To to już było, stało pod drzwiami od chyba roku. Już się znudził. Znudził się, bo nie ma po co. Dobra, jak z tym złotem wyglądam? 38 złota. 8 zbroi. A to daje 7 zbroi. Dobra. Pójdę po rozświetlam termin. Masz, popatrz, postawię tutaj. Dziękuję. Zrobiłem pewną scenę z życia codziennego. Kurde, zabrakło mi 8 sztabek złota, nie masz pewnie? Nie. Dzień dobry, czy chciałby pan porozmawiać o Bogu? Weź spierdzielaj stąd, bo ci zaraz nakopię do dupy. No. I tak ma być. Na pewno? Na pewno. Poszedł wąt. Do spania. Życie codzienne. No serio, nie mam 8 sztabek złota. Ja ci powiem, że ja zrobiłem teraz przez to 1,5 godziny nagrywania więcej niż przez te 3 odcinki chyba.
Ja już śpię. Rozumiem, że ty nie. Tak, bo się zapatrzyłem, bo... Dobra, dobra, to ja sobie ustawię przy okazji jeszcze do przepalania żelazo. Dobra, już czekam. Już sekunda. Jeszcze chwilę poczekasz. Sekunda, ja na ciebie czekałem. Kurde, zombiaki, weźcie, idźcie stąd. Potrzebuję drewna. Już aktor, już idę, już mam drewno. Już biegnę z drewnem. No, przynajmniej drewna nie muszę przynosić. Znaczy ja dla siebie w sumie nie wstę. Deszcz pada. Dobra, śpię. Teraz ty nie śpisz. A, czekaj, już raz. Zobaczymy, czy zadziała to, że jak wrzucimy do pieca, to że szybciej wypali. No bo teorii powinno. Teorii tak, ale na przykład efekt młodu, czy i tak dalej, to mam cały czas taki sam, nie leci szybciej. Dobra, ja głodny przez noc też się nie robię. Działa! Jest szybciej. Uh-huh. Chyba, że tak, no to... Wytopiło mi się całe żelazo. Dobra, jak z tym bossem robimy? Już tylko sobie zrobię... Ja tu poślizgnął ostatnie drzewa. Mamy konkretnie teren, na którym chcemy to bić? W sumie chyba nie. Dobra, tylko nie, teren się zarósł. I tutaj jest też drewniana laska. Ale kto by taką chciał? Przecież jest wiele takich innych pięknych. Aktor! Ja nie wiem, co z ciebie wyrośnie. Zrobiłbym tarczę, ale nie mogę. A ty nie robisz tarczy? Chyba nie. Bo ten boss, z tego co pamiętam, to tak dosyć mocno nawalał z dystansu. Nie mam, że właśnie żadnych sztabek, nie? Nic a nic? Nie. Ja potrzebuję chyba dwóch. Żelaznych? W sensie dwóch sztabek żelaznych, no. To ja będę chyba miał. No. Ale najpierw sam siebie oporządzę. Drewnianą tarczę mam. Dzień dobry, witam ponownie. Aktor, masz questa. 18 skóry musisz zdobyć. Okej, idę powybijać okoliczne krowy. Dobra. Masz pozwolenie. Jep, na hita 4-3 skóry. Pięć. Trzy. Nie chcę tylko tak uderzyć, że krowę wybić, a owce, nie? Jest git. Wybita. Ile potrzeba skóry? 18. No to akurat równie, tylko perfekt. No to dawaj. No i chodź tu, chodź. Czekaj już. O, dobra. To jest już lepsza tarcza. A, tylko to można wybierać pomiędzy tymi butami, a... No faktycznie. Ale lipa. Pytanie kto co woli, nie? No to lipa. Dobra, zobaczę, najwyżej zmienię w trakcie walki, nie? Czy to blokuje całkowicie? 50%. Dobra, czekam, nie? No to już, odkładam przedmioty wszystkie.